Zaprosić do projektu wszystkie osiedlowe przedszkola i wszystkie osiedlowe szkoły podstawowe. Mieliśmy warsztaty plastyczne, ale bardzo zróżnicowane, bo tam była i florystyka, i zajęcia w glinie, i malarstwo sztalugowe, i rysunki. Mieliśmy warsztaty literackie, czy czytelnicze. Mieliśmy warsztaty taneczne, też cały cykl warsztatów, no i mieliśmy też blok dla rodziców, ponieważ uważamy, że opieka nad dziećmi, edukacja dzieci, wychowanie i przede wszystkim nauka takiego uczestnictwa w kulturze nie powinna się zaczynać oczywiście od kołyski, ale nie powinna na tym kończyć, więc zaprosiliśmy do współpracy także rodziców, mieliśmy też bloki i wydarzenia dla rodziców. Były to takie spotkania ze specjalistami, psychologami, innymi specjalistami. Mieliśmy też taką wisienkę na torcie, czyli koncert Gwiazdora. Tomek Kowal-Kowalski, czyli finalista Must Be The Music, znany na ekranach całej Polski. Projekt oprócz tego, że miał integrować oświatę i kulturę z rejonu osiedla Kopernik, miał również na celu integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Podczas tego projektu świetnie zintegrowali się z mieszkańcami osiedla Kopernik. Wspólnie mogli tworzyć coś innego, pokazać, że dzieci niepełnosprawne i ich rodzice są tak samo wartościowymi obywatelami, jak społeczeństwo nasze zdrowe. Uważam, że takich projektów powinno być jak najwięcej, które oprócz tego, że integrują lokalne społeczności, to również włączają te społeczności, które najczęściej są na marginesie. Dzieciaki bardzo fajnie się tutaj spełniły, brały udział w warsztatach plastycznych, warsztatach ceramicznych, tworzyły, mogły wyrażać własne emocje. Ich prace były później prezentowane na wystawie plenerowej tutaj, były docenione. Dzieci poczuły się dumne dzięki swoim osiągnięciom. Dzieciaki pełnosprawne, mimo swoich ograniczeń, one również mogą tworzyć kulturę, mogą być odbiorcami tej kultury i tylko dlatego, że ich rozwój intelektualny jest wolniejszy niż zdrowych rówieśników, nie uważam, że powinny być odsuwane od tego typu wydarzeń. Uważam, że powinny w nich uczestniczyć na takich samych równych prawach i pokazywać się dzięki temu projektowi. Zarówno Legnica, jak i nasze stowarzyszenie, nasze dzieci zyskały bardzo dużo, ponieważ zwiększyła się tolerancja, zwiększyła się akceptacja i tak naprawdę trochę wywalczyliśmy to, że strach przed tą niepełnosprawnością zmalał i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane.